Witam serdecznie, Trygon Ziemi na moim kanale Byki Panny oraz Koziorożce. Zapraszam do czytania tygodniowego od 2 do 8 października. Sprawdzimy energię na ten tydzień, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, kochani, że czytanie jest ogólne, dlatego też nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse. Pracuję z oczyszczeniem czakr oraz robię bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Zajrzyjcie do działu Karty Społeczność na moim kanale. Zamieściłam tam zdjęcia wraz z opisami. Dobierzcie sobie odpowiedni kamień dla siebie bądź sprawdźcie w internecie, jaki jest dobry dla Waszego znaku zodiaku. No i wówczas taki stworzymy. Dobrze, kochani, zobaczmy zatem 2-8 październik. Zaczynamy od byczków. Moje drogie byczki, a co tutaj się dzieje w tym tygodniu? Tu jest jakieś odejście. I teraz tak, to będzie dla osób, które były w toksycznych związkach, które były w relacjach, gdzie już od dawna się już psuło, tak jakby, powtórzyłam się, relacje, w których od dawna się psuło, tak? I tak jakby tutaj, kochani, była klatka emocjonalna, było zamknięcie, karta diabła. No powiem tak, tutaj macie do czynienia z osobą toksyczną, i ta osoba tak jakby, no powiem szczerze, już no przegrała, tak, w tej relacji. Chcecie się od tego uwolnić, chcecie od tego odejść, macie po prostu dość, to Was uwiera. Tu jest zamknięcie. I powiem szczerze, że te sprawy uczuciowe troszkę mi rzutują tutaj też na sprawy zawodowe, bo pojawia się czwórka mieczy, tak? Tak jakby... Gdzieś Was bardzo mocno boli to, że ta relacja się kończy, że partner, partnerka okazali się nie fair, zamykacie związek, co Was może zasmucić? No brakuje Wam tej siły tutaj, brakuje Wam siły do działania. Może to być taki troszkę tydzień bardziej przygnębiający niestety, ale kochani, tak jakby, no jeżeli coś się kończy, to też coś się zaczyna, tak? Jedne drzwi się zamykają, drugie otwierają, o tym zawsze pamiętajcie. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, więc jeżeli coś się kończy, to po prostu skończyć się miało. Przychodzi coś nowego, trzeba się na to otworzyć. Bo powiem tak, dosyć trudny tydzień i tutaj generalnie, jeśli chodzi i o sprawy zawodowe, i o sprawy uczuciowe, tak mi się to tutaj zarysowało. Będzie trzeba też tutaj, kochani, zastanowić się, czego Wy tak naprawdę dalej chcecie. Uleczyć zranione serducho, ale widzę, że Wy to zamykacie radykalnie. No my jesteśmy po pełni w baranie, więc tak jakby teraz te energie i tak nas wypychają do przodu, tak? Więc musimy podjąć decyzje, na które nie byliśmy w stanie wcześniej tutaj zareagować i tak jakby faktycznie pożegnać się z tą osobą. Natomiast w tym tygodniu trzeba będzie to zrobić. I teraz powiem tak, ta osoba może Wam trochę jeszcze bruździć, ta osoba może chcieć do Was wracać, może Was gdzieś obserwować z lewych kąt, tu jest ktoś bardzo niefajny, bliźnięta, koziorożec, tak, skorpion, takie energie mi się pokazują. To może być każdy inny znak, natomiast tak jak mówię, no często jeżeli ja te znaki widzę, to o nich mówię. Ale dosyć trudny tydzień, takie zamykanie czegoś, co Was uwierało. Z jednej strony trudny, z drugiej oczyszczający, bo wiadomo, że to, co złe, i tak musi odejść, tak? Tutaj lekcja karmiczna została przepracowana, Wy to zamykacie i po prostu odwracacie się od tego tyłem. Zdrowotnie ósemka pentakli, to są pasożyty, to jest bulimia, anoreksja, tego typu sprawy. Ja się zapytam, dlaczego Wy tutaj macie tak trudne energie? Bo otwiera się przed Wami coś nowego, kochani. To, że teraz coś się zamyka, to pojawia się As Pentakli i Karta Gwiazdy, kochani. To tylko po to, żeby przyszło coś dużo lepszego i coś nowego, tak? Ta gwiazdka Wam przyświeca. Tu jest nadzieja na to, że pojawi się coś o wiele, wiele lepszego. Nowy początek, nowy start, nowa relacja bądź też nowa praca. Dla każdego będzie co innego, bo wiadomo, jest Was tutaj wiele na kanale, nie każdy ma tę samą sytuację.
Aczkolwiek, tak jak mówię, no tu jest zamknięcie tych spraw i otworzenie się na coś nowego, więc kochani, nie rozpaczajcie nad rozlanym mlekiem, tylko cieszcie się, że wszechświat ma dla Was nowy plan. Wyjdź poza swoją strefę komfortu. Także kochani, nie siedźcie w czymś, co Was uwiera, trzeba to zamknąć, trzeba ruszyć do przodu. Jeżeli jesteście singlami, nie macie nikogo, to tak jakby Wy jesteście też po przejściach, ciężko Wam się było na coś nowego otworzyć. Tutaj może pojawić się ryba, raczek w tym tygodniu przy Was, ewentualnie jakiś wodnik. I te osoby mogą być osobami nowymi do relacji, będziecie się poznawać, będziecie tutaj próbowali coś nowego stworzyć. Natomiast kochani, no to mi się pokazuje jako coś od wszechświata Wam przeznaczonego, tak? Wcześniejsze manifestacje zostały wysłuchane. My jesteśmy po pełni w baranie, to jest pełnia żniwiarzy. Jeżeli na wiosnę zasialiście intencje, tak jakby teraz one zaczną się realizować. Więc kochani, pamiętajcie, głowa do góry, nie ma tego złego. Za chwilę wyjdzie dla Was słoneczko. Zapraszam Was do czytań prywatnych, zapraszam na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Kolejny znak, waga. Nie waga, tu były byczki, tak? Czyli panna. Może coś z wagą macie do czynienia, nie wiem. Ostatnio te znaki mi tak chodzą po głowie. Panny, panny. Moje drogie panny. I teraz tak, ktoś Was bardzo kusi. Lew, koziorożec, ryba. Ktoś Was bardzo kusi. Tutaj macie swój bliźniaczy płomień. Jakbyście mogli, to byście już po prostu wskoczyli w ten ogień, tak, z tą osobą, zatopili się w sobie. No, Wy macie taką pasję, namiętność. Jest tu chemia, jest tu magnetyzm, przyciąganie takie wręcz nieziemskie. Natomiast, co Was ogranicza? To, że nie możecie być razem, tak? Jest jakaś klatka, jakaś samotność, poczucie braku. Powiem tak, być może ta osoba jest zajęta, być może ta osoba jest w jakiejś relacji, bo tutaj co może Was zasmucić? No, ten rycerz kielichów nie ma możliwości wyjścia teraz do Was z tymi uczuciami. Nie możecie teraz jeszcze tej relacji ruszyć do przodu, bo coś nie zostało zakończone. Albo z Waszej strony, albo ze strony Waszej osoby. Może znacie się przez internet, może gdzieś tam kilka razy się spotkaliście, czujecie, że chcielibyście stworzyć fajną relację, ale coś Was jeszcze blokuje. Dla jednych to będzie partner, partnerka i być może Wy z kimś jeszcze jesteście, albo ta osoba. Dla innych tak jakby, no ta przeszłość depcze po piętach, ciężko Wam się otworzyć, są tu jakieś lęki, obawy przed nowym. No i będziecie się zastanawiać, co z tym wszystkim zrobić, tak? Tu jest jakieś takie zawieszenie, zatrzymanie w relacji. To jest energia jednego tygodnia, więc pamiętajcie, później wszystko ruszy z miejsca. Natomiast właśnie coś takiego mi się pokazuje, tak? Dlaczego ten rycerz kielichów na pozycji, co Was może zasmucić? No właśnie, bo nie ma tego nowego początku, karta głupca, tak? Chcielibyście z tą osobą zacząć już się realizować, być razem, być może zamieszkać, tak? No ale niestety są te ograniczenia, coś trzeba najpierw pozakańczać. No i co, kochani? Tutaj karta małżeństwa, dlaczego ta ósemka mieczy? Ktoś jest w małżeństwie, ktoś jest w stałym związku, dlatego nie możecie być razem, bo są ograniczenia z tym związane, tak? Najpierw trzeba zakończyć jedno, żeby można było wejść w coś nowego. Więc tak jakby, no, tutaj trzeba mieć, kochani, czystą kartę, żeby ta relacja mogła się udać, żeby ten związek mógł wypalić. Najpierw ktoś z Was musi zamknąć relację, w której się znajduje. Jeśli chodzi o pracę, karta wisielca, no to jest takie zatrzymanie, może być mniej klientów w tym tygodniu, może być mniej pracy, niektórzy z Was być może biorą L4, jakieś urlopy, tak? No wisielec to jest zatrzymanie, takie przyglądanie się. Niektórzy z Was mogą szukać pracy i też tak jakby, no, szukacie czegoś przez internet, szukacie ogłoszeń. Tu jest taki czas pasywny bardziej, tak? Nic się nie dzieje, jeśli chodzi w tych sprawach zawodowych. Jeśli chodzi o zdrowie, sprawy hormonalne, kobiece i przeziębienia, kochani, mi się pokazują katary, kaszle, więc zadbajcie o odporność. Karta wyroczni. Wnioski są na wyciągnięcie ręki. Także kochani, tutaj tak jakby mówię, to jest energia jednego tygodnia, warto się zatrzymać, warto po prostu pewne sprawy przemyśleć, niczego nie przyspieszać, tak? No wszechświat ma na Was plan, jeżeli coś jest Wam pisane, to przyjdzie w odpowiednim momencie. Jeśli macie ochotę, zapraszam do czytań prywatnych,
Zapraszam po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku i na rytuały miłosne, finansowe. I koziorożec. Koziorożec. Tutaj ktoś wychodzi do Was z uczuciem, bądź Wy do kogoś. Widzę rybę, raka, skorpiona, trygon wody bardzo mocno przy Was. Widzę też strzelca i pannę. Kochani, tutaj są takie energie uziemiające mocno. Jest stabilizacja, jest zadowolenie, dwie dziewiątki, tak, pełnia szczęścia. I tak jakby, jeśli chodzi w ogóle o sprawy zawodowe, rusza coś do przodu. Bardzo szybko, Rydwan, tu jest wyjazd. Tu jest może przeprowadzka, być może zaczynać nową pracę gdzieś za granicą. Tutaj karty pokazują, że podpisujecie umowę. Są klienci, są nowe zlecenia. Biznes będzie się kręcił. W ogóle jeśli chodzi o sprawy zawodowe, bierzecie sprawy w swoje ręce. Ruszacie do przodu. Tu się mogą pojawić jakieś nowe projekty, kochani, i będziecie zadowoleni, bo te projekty okażą się sukcesem. Wy ruszacie na pełnej petardzie w tym tygodniu, tak? Bierzecie wszystko tak jakby to, co przychodzi, korzystacie z okazji, które Wam daje los, no bo po tej pełni w baranie tak jakby no wszechświat wypycha nas do działania, tak? Już nie ma takiego zastoju, nie ma marudzenia, trzeba ruszać, trzeba działać. To jest w ogóle dobry miesiąc na zarabianie pieniędzy, więc kochani, na tym się mocno skoncentrujcie. Dobry miesiąc, jeśli chodzi właśnie o sprawy zawodowe. Tutaj czemuś komuś się będziecie mocno przyglądać, być może ktoś Wam, tak, będzie patrzył w pracy na ręce, oceniał Wasze umiejętności, żeby w przyszłości też sprawdzić, czy się nadajecie po prostu na wyższe stanowisko. Może ktoś się Wam przygląda, bo na przykład myśli o tym, żeby Was tutaj wynagrodzić, dać Wam jakiś awans, więc kochani, mocno w tym tygodniu się skupiajcie, tak, bo jesteście pod tak jakby nadzorem. Tutaj w miłości, tak jak mówię, ktoś wychodzi z uczuciami, tu jest dużo miłości, osoba bardzo taka wrażliwa, tak, empatyczna, no ktoś do Was wychodzi z uczuciem. Jeśli jesteście singlami, możecie taką osobę właśnie poznać przy pracy. Być może jakaś nowa osoba tam zacznie pracować, bądź Wy gdzieś zaczynacie pracę, no i tam pojawi się osoba, która ujmie Was swoją osobą, tym, że jest właśnie taka kochana, taka otwarta, pomocna i tym Was urzeknie, tak? I będziecie chcieli tę osobę bliżej poznać. Jeżeli jesteście w stałych związkach, kochani, tu możecie myśleć właśnie o zakupie czegoś większego, mieszkanie, dom. Tutaj też widzę jakieś przeprowadzki, ale one są bardziej związane z pracą, tak? Ktoś otrzymuje pracę w innym mieście, w innym państwie i będą rozmowy na temat przeprowadzki. Zdrowotnie jest problemy z alkoholem, z używkami, na to trzeba zwrócić uwagę i puchnięcie, kochani, nóg, może się zatrzymywać woda, problemy z limfą również. Zobaczmy kartę wyroczni dla Was. Nic z tego nie będzie. W zależności od tego, co Was trapi, nad czym ostatnio ubolewacie, myślicie, no to nic, kochani, z tego nie będzie. Ale tak jak mówię, czytanie ogólne też nie dla każdego. Jeśli macie ochotę, zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Trzymam kciuki, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.